Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Przywitaj. Nie przywitam. If you love it like I love it and you feel what I feel inside. If you want it like I want it, then baby let's get it tonight. If you feel it say hey. Cześć, witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj kolejna część, akcja żniwna. Dzisiaj będziemy zwozili słomę. Oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. No i zostawić jakiś komentarz. I co? Tutaj wczoraj wieczorem składaliśmy stal. Od wuja przywieźliśmy zimą. I tak cały czas była. Ale musieliśmy wczoraj ją w końcu złożyć, żeby dzisiaj iść po słomę. Teraz już schaczyłem, balociarę odprawiłem dzisiaj. Wydmuchałem filtry, zatankowałem traktor. Pół baku tylko zatankowałem, bo do słomy nie jest tam, nie będzie aż tyle potrzebne, a dopiero paliwo przyjedzie nam za tydzień. I co? I teraz muszę właśnie iść po miotłę i pozmiatać tą przyczepę. Mam miotłę. Teraz tylko wejść i można zmiatać. Mamy dzisiaj do zwiezienia. Nie, no dzisiaj się nie uda tych 180 balotów wejść, bo mamy dosyć daleko oddalone pola. Też to zmiatam z tego względu, że jak teraz na ulicę wjedziemy, to będzie wszystko później w tej prędkości uciekać na drogę. No i na przykład by policja jechała, już jest mandat. Nie wiem, no i oczywiście trzeba to posprzątać. A lepiej niż z całej drogi, lepiej zmieść przyczepę i spokój. My przyczepę tą mamy już chyba trzeci rok, teraz trzeci sezon. Tutaj taki pan, co jeździ do Niemiec, kupił takiego złoma, taką oś, taką półramą. No i my to od niego kupiliśmy za 2000. Z kołami, ze wszystkim. No i cała ta przyczepa wyszła nas chyba 10 tysięcy z kupieniem, bo 8 tysięcy remont i 2 tysiące kupno. Także 10 tysięcy nas wyszło.
No i wchodzi na nią, na te dwie wchodzi 76 balotów, chyba jakoś tak, 76 balotów na te dwie przyczepy nasze. Także no już trochę jest. No i zaletami tych przyczep naszych jest to, że my nie musimy spinać ich pasami, ponieważ są te rury i baloty są ustawione pod tym kątem, że one nie wypadną. I to tyle czasu zaoszczędza. To akurat tą przyczepę wymyślił tata, ten patent, ale to już na tej pierwszej, to już chyba, nie wiem, z 10 lat temu tą przyczepę, 10 lat tą przyczepę mamy. No i taka jest historia tych przyczep. Tutaj jest oczywiście na tandemie, bez żadnych resorów. No i powiem wam, tą przyczepą akurat ciężko się jeździ, bo bardzo ona zachodzi, ona ma 10 metrów długości. Dlatego też mamy z tyłu koguta zamontowanego, ale takiego LEDowego, aby nie oślepiało kierowców, tylko żeby po prostu widzieli, że jedzie coś dużego. Dobra, ja tu zmiatam, tata wysypał paszowóz i za chwilę będziemy się schaczać. Także co, widzimy się później. Przywitaj. Nie przywitam się. To brzydka się przywitaj. Do góry. Do góry. Ale z tyłu weszło to pod tą wysokie? No. Na pewno? Na 100%. Do góry. O! Ale to trzeba ubezpieczyć, ale ktoś zimno zabrać. Ja muszę normalny zaczep zahaczyć, wiesz? No przecież masz dolny. Normalny zaczep. To wyjeżdżaj. Dobra! Stoj, bo tu masz! No. To czemu żeś się uparł, żeby na bokowe zjechać dzisiaj? A czemu nie? Chyba my musimy jechać prędko gdzieś. Dzisiaj? No, z czego będą spawać zawiasy? A. No rację. A gdzie są widelce? No. Pod przyczepę. A, mało jeszcze paliwa nie ma, to trzeba jechać go zatankować. Tutaj trzeba zostawić tą łyżkę. Kosiarka ładnie stoi na betonie. Źle.
kurde, nic nie widać, jak tu się zaznacza. Dobra. Idziemy jeszcze zatankować pod przyczepę. Dobra. My jedziemy. O. Można jechać. No i my jedziemy już po słomę. Mamy do zabrania tam 92 baloty. Także jedziemy razem, tata jedzie za mną. No i co? Jedziemy teraz akurat i będziemy jechali na najdalsze działki, ponieważ chcemy tam zasiać poplony. No i już byśmy chcieli to uprawić. Jęczmień jest skoszony, wszystko jest zrobione, to możemy jechać. Także co? Widzimy się na polu chyba, bo tak z trasy to za bardzo nie ma co nagrywać, ale coś mi tutaj w amortyzatorach jest nie tak, bo jest takie dziwne uderzenie, jakby nie amortyzowały do końca. Jedziemy trochę szybciej. Dobra. Ale naprawdę powiem wam, bardzo ciężko się jeździ z tą przyczepą, ponieważ ona bardzo zachodzi. Cześć, cześć. No, tata jedzie za mną i za mną chyba też jedzie pan. Za tatą w sumie jedzie pan chyba, który mnie na prawo jazdy uczył. Także jak ogląda, to oczywiście pozdrawiam. No i co? My jedziemy. I widzimy się na polu. Teraz zostawił przyczepę i jedziemy na jedno pole, te hektarowe właśnie, co nie udało się skosić. Jedziemy właśnie tam po słomę, tam nie wiem, może z pół przyczepy będzie i później tu przyjedziemy się doładować. Jesteśmy teraz na tym właśnie polu, dojechaliśmy. I tata już dojeżdża. To jeszcze jakieś auto jedzie. O, i zbieramy. A już tata podjeżdża pod pierwszego. Dobra, ja muszę sobie biegi zredukować. 10 i można jechać. Te pole. To ładuje. I z tamtej strony jeszcze jednego? Nie, słuchaj. Na trzeciej mi nie włożysz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem balotów? Tyle samo co na dole jest, po co liczysz? Siedem balotów. Czy ktoś tutaj tam nie co? Siedem balotów. No, my już dojechaliśmy do domu. My już dojechaliśmy dawno do domu. Ale byliśmy jeszcze na obiedzie i byliśmy jeszcze do miasta skoczyć po drut tam, bo potrzebny jest do spawania. I właśnie tata zładowywuje już. Nie nagrałem też nic z powrotu, bo mi bateria się skończyła w GoPro i
zapomniałem z domu, ale teraz już wszystko jest dobrze. Bo tata już tu nowy stół zaczął układać. Jeszcze mu balot spadł. No ale... Mamy dzisiaj 22 lipiec, czwartek, 16:03 godzina, także za chwilę będziemy też spawali takie przegrody dla cieląt, ale to wam w innym filmie pokażę. No i tutaj jeszcze została jedna i tutaj drugi pół. Chciałbym do taty. Co? Nie wiem, tam co. Dobrze, nie? Stóp. Zacząłeś układać już? Miał ktoś posprzątać od stóp. No, ktoś miał. Ale kto? Nie ja. Ty żeś się wykradł. Łejery jest sprzątany. Kolejny zestaw naładowany, już pola nie ma pełnego, ale i co? Wracamy do domu. Tata jedzie pierwszy, a ja sobie za nim wolniutko pojadę. Ruszamy do domu. Wyjechaliśmy. Ja teraz rozładowuję przyczepy. No i jak już widzicie, jakiś tam stuk powoli się tworzy. Światła zgaszę, bo się bez sensu świecą. No teraz to jest stuk wysoki, a nie to co już te stare, że niziutkie. Cała słoma powinita na zewnątrz. O, jak tutaj. Teraz to jest złocista. Ze słomą się prezentują pięknie te pełne przyczepy. Co to dla oczu.
Jechaliśmy tak akurat po drodze, kosili owce, ale my jeszcze owce akurat mamy całe zielone od spodu. Suma jest cała zielona. O kurde. Dobra, ja ładuję, rozładowywuję tak naprawdę. Jagoda tam włożę? Włożymy. Teraz trzeba go jeszcze zrobić, a już wyżej nie podniosę. O kurde. Dobra. Co? Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i co? No i trzymajcie się, no i do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie.